W ostatnich wyborach do parlamentu aż 56% mieszkańców wsi głosowało na PiS. To właśnie polska wieś dała PiS-owi, partii Jarosława Kaczyńskiego, samodzielny rząd. Jak będzie tym razem? Czy polska wieś obali rząd, a może da PiS-owi trzecią kadencję? Jedyny mąż stanu w Polsce w tej chwili, wie pan. Prezes Kaczyński. Do Piłsudskiego bym porównał. Do Piłsudskiego bym go porównał. Na kogo polska wieś zagłosuje? Na pewno nie na PiS. Dlaczego? Bo się już strasznie zawiodłam. Złodzieje, oszuści. Kto? Kaczyński to jest oszust, komunista. PiS to jest totalny zero teraz już. Panie pośle. Pan jest zerem, panie zawsze pośle. Można się pan Kołodziejczak. Panie, daj pan spokój. To się do cyrku nadaje. Pan Kołodziejczak mówi, że dobrze będzie robił dla polskiej wsi. Dobrze można robić. Chyba dla kobiety. Na to. Emeryci to na to głosują. A PiS? Tak. PiS, no tylko tak mówią, że kradnie, że szykuje, że kłamie. Ale że co, że tylko tak mówią i to nieprawda? Pewnie. Tak na szczerze, nigdy nie głosowałam i nie zagłosuję, żeby w życiu było gorzej. Dlaczego pani nie zagłosuje? Bo za każdym razem jest gorzej i się sp***a wszystko. W PiS-ie jest tylko nadzieja, ludzie. No. Tylko w PiS-ie. Tylko PiS zagwarantuje coś. Na wybory do łobory. O, i takiego też rozśpiewanego dżentelmena spotkałem na dożynkach gminno-parafialnych w Kołbieli. Charyzmatyczna postać. Pod koniec tego odcinka będzie dłuższy występ specjalnie dla wszystkich fanów. Wracam do was z Co ludzie powiedzą po wakacyjnej przerwie, ale zanim zaczniemy, to jeszcze przypominam, że świetna pozycja pojawiła się właśnie na rynku. Moja książka, Prezes Polski się nazywa, taki patokryminał z elementami humoru, groteski. Książka utrzymana w bazarowym klimacie, napisana bazarowym językiem. Akcja dzieje się wokół dobrze wam znanego placu Szembeka w Warszawie, no bo ja tam często jeżdżę, nagrywam wypowiedzi Polaków na ważne tematy. O, to jest właśnie Prezes Polski, obrońca lokalnej społeczności, który rzuca się w wir wydarzeń, żeby rozwiązać, jak się wydaje, kryminalną zagadkę. Czytajcie Prezesa, piszcie jak wam się podoba, podnoście wskaźniki czytelnictwa w Polsce. A teraz dożynki. Na kogo zagłosują mieszkańcy wsi w tych wyborach? Ja pojechałem z mikrofonem na dożynki parafialno-gminne w Kołbieli, no i tam pokazywałem mieszkańcom wsi zdjęcia liderów partyjnych, no i też twarze ewentualnych potencjalnych ministrów rolnictwa. Przed Tuskiem, Donaldem był Michał Kołodziejczak, przed Kaczyńskim, Jarosławem był obecny minister rolnictwa Robert Telus, był Kosiniak-Kamysz, politycy Konfederacji, byli lewicy, do wyboru, do koloru. Kogo wybierze polska wieś, komu odda władzę? Gospodarza dom, bronię ziemi, bron. Ten skarb z nieba, kromki chleba. Pytam, jakie nastroje tutaj na wsi, na kogo polska wieś będzie głosować? Pan Kosiniak-Kamysz na przykład, zobaczy pan, człowiek. Zero kompletne. Konfederacja. Drugie zero, dwa zera jeszcze można powiedzieć. Lewica. Pani, jeszcze pozwolę sobie byli. Powiedzieć, no byli. No ale kiedy to było, wie pan? Ten człowiek, wie pan, jakby zmarł, to tak jak Piłsudski przed wojną. Ale że prezes Kaczyński? Uosabia coś po prostu, no prezentuje po prostu. No. Ale że co, dlaczego jak Piłsudski, gdyby pan tu... No kto go zastąpi, drugi taki będzie. Wie pan, no może prezydent Duda. No. Wysokie wartości moralne to jest jedyny mąż stanu w Polsce w tej chwili. Wie pan. Prezes Kaczyński. O Piłsudskiego bym porównał. Do Piłsudskiego bym go porównał. Mądrze myśli. No. I co? No ale niektórzy mówią, że Donald Tusk to też jest taki, wie pan, mąż stanu, który... Jedyny, który może się przeciwstawić tutaj panu prezesowi Kaczyńskiemu. Pana, on chciał zjednać nas, prawda, z Niemcami, tak? I wyeliminować Amerykanów z Europy. I żeby znowu Polska była podzielona na dwa zabory. Rosyjski do Wisły i od Wisły na zachód pruski, niemiecki, prawda? Znaczy, no on mówi... by to zgodziło. I... Ale to PiS tak mówi, wie pan, on to mówi, że to właśnie nie, że on... A no, Tusk to, proszę pana, to jest kosmopolita.
taki no, Europejczyk, można powiedzieć, pełną gębą. Co to znaczy Europejczyk? Proszę pana, to proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. To hasło, proszę pana, już znam. Pierwszy głos i od razu taki bardzo mocny akcent, niczym Józef Piłsudski na kasztance. No tak właśnie, tu na dożynkach w Kołbieli został przedstawiony prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Nie może być, tak kłacie? No ale jednak chyba ten entuzjazm do osoby Jarosława Kaczyńskiego na wsi nieco przygasa. No, nie wszyscy są zgodni, że mamy tutaj do czynienia z mężem stawu. Na kogo polska wieś zagłosuje, bo wybory... Nie. Na pewno nie na PiS. Na pewno nie na PiS. Albo na ja nie będę głosować. Dlaczego? Bo się już strasznie zawiodłam. Bo bym chciała mieć całą 14 i 13, a nie... Na czym się panie zawiodły? Na przykład na lekach. Gdzie są te darmowe leki? Ja już mam 72 lata. Nie dostałam jeszcze darmowego leku. Kosztowało złotych 50, teraz wie pan ile kosztuje? Leko? Tak, 4,50. Za platformę mogłem kupić 1500 butelek, a teraz kupię go 700. Aha. Tak jest dobrze. Czyli niedobrze. Złodzieje, oszuści. Kto? Kaczyński to jest oszust, komunista. Komunista. Czy jakby było po jednym, to by było jeszcze żywe. No to ja poczekam może. Pan tak polał, to wtedy by była rozmowa. Oj, rozmowa by była. A to ja poczekam, to niech panie tutaj się ugoszczą. Nie polewają. Nie polewają? A to gdzie polewają? W domu. A to myślę, że tam mogą polewać, tak patrzę, że... Wątpię. Tu się można może odlewać, czy nie? A teraz młodzież z terenów wiejskich, tylko młodzież. Posłuchajcie, jakie nastroje na kilka tygodni przed wyborami. Hej, hej, dobrze mi, cieszy się wszyscy kole. Hej, hej, śpiewaj mi, otworzę już to dole. Tak na szczerze, nigdy nie głosowałam i nie zagłosuję, żeby w życiu było gorzej. Dlaczego pani nie zagłosuje? Bo za każdym razem jest gorzej i się sp***a wszystko. Aha, po każdych wyborach jeszcze gorzej. No to jeszcze gorzej. Może dlatego jest coraz gorzej, bo pani nie głosuje i wybierają pani taki rząd, którego pani by nie chciała mieć. Może jak pani pójdzie zagłosować, to będzie lepiej wreszcie. Pan Kołodziejczak mówi, że dobrze będzie robił dla polskiej wsi. Dobrze można robić. Chyba dla kobiety. Więcej można mówić, a mało można robić. I tak właśnie robią. Będzie pan głosował teraz w tych wyborach? Będę głosował. O. A na kogo? Koalicja Obywatelska. Bo tu wie pan, większość to za PiS-em mocno. PiS to jest totalny zero teraz już. Kto będzie najlepiej reprezentował polską wieś? Wydaje mi się, że Mentzen da radę. Na Mentzena. Dobrze przedstawił się na razie. Jak na razie. Ale Mentzen nie jest w Koalicji Obywatelskiej przecież. No jak nie? Pan Mentzen w Konfederacji jest. O, tu. No to Konfederacja. Pomyliło mi się. A to żeby się panu tak przy urnie nie pomyliło, że pan będzie myślał, że na Mentzena głosuje i na koalicję zagłosuje obywatelską. Nie, spokojnie. Na kogo będzie polska wieś głosować, bo niedługo wybory? No na kogo? No wiadomo, że na pana Kaczyńskiego. Ale pan osobiście? Ja osobiście nie idę na wybory nawet. Wybiorą za pana rząd i wybiorą, będzie pan miał taki... Za mnie, no to i tak będzie większość głosów na PiS pewnie, więc który da więcej, który obieca więcej, no. Tego wybiorą. Na kogo młodzi ludzie z polskiej wsi będą głosować w tych wyborach, bo już wybory zaraz przecież. Na PO. Ja będę głosował na Konfederację. O, bo tam pan na Platformę, tu. A dlaczego nie na PiS? Co tutaj PiS sobie? PiS też może być, bo też mam prawicowe poglądy, ale wolę jednak taki powiew świeżości. Ja powiem ogólnie tak, że wszyscy są zakłamani i koniec, kropka. Ale jeżeli już, to bardziej... Jeśli to bardziej PO, tak? O panu Kołodziejczaku, co pan sądzi? Ja sądzę o nich wszystkich, że są oszuści, tak? I tyle, tak? Ale jakby wybierać spośród wielu oszustów, to... No dobra. Koalicja. Na kogo tu będzie polska wieś głosować? Znaczy, ja się jeszcze nie zastanawiałem. Ja sobie jeszcze najwyżej popatrzę i pomyślę. Czyli ja raczej się nie wybieram na głosowanie, więc... No to za panią wybiorą tutaj przecież... Wybierają, no ich decyzja. Pani wybiorą taki, co pani nie chce? To jakoś się będzie żyło. Jakoś się żyło do tej pory, to dalej się będzie żyło. Aha, no słyszy pan, że tu młodzież taka mało chętna, żeby na wybory chodzić. Proszę pana, to jest właśnie przykre, że młodzież mamy taką bardzo mało ideową. Mało ideową, po prostu niepatriotyczną. Proszę pana, to jest... Nie no, patriotyczną, no, patrioci. Komputerowe, proszę pana, i tak dalej. To jedynie Kościół i tam PiS może coś zapewnić, bo w PiSie jest tylko nadzieja, ludzie młodzi, no. Tylko w PiSie. Tylko PiS zagwarantuje coś. To jest po prostu wywrotowy człowiek.
Jeśli się wybiorę, to raczej PiS, bo może jest źle czasami, ale władanie krajem nie jest takie proste, jak ludzie sobie uważają. I myślę, że gorzej raczej być nie będzie, bo ludzie narzekają, a tak źle wcale nie jest. Myśli pani? Tak myślę. Kto powinien wygrać te wybory? Mi jest naprawdę obojętnie, bo to nie ode mnie cała władza zależy. No właśnie od pani, bo pani idzie, głosuje i pani wybiera władzę, rząd. Ale nie mam aż takiego dużego wpływu. No, i to tyle mogę powiedzieć. No, ogromny wpływ przecież, ale bardziej lewo czy prawo, czy jak to u pani? Na środku. Trzecia droga. Dokładnie. No, jak słyszeliście, młodzież no, raczej w niewielkim stopniu będzie partycypować w tych wyborach. No, co innego seniorzy, oni oczywiście chętnie pójdą do urn i wybiorą tej młodzieży władzę na kolejne lata. No, to posłuchajcie teraz tych, którzy na pewno pójdą zagłosować. Wybory niedługo. Kogo polska wieś wybierze? Kogo? PiS! A dlaczego? Bo jest dobry! W ostatnich wyborach PiS polska wieś wybrała. I teraz też wygra. Prawo i Sprawiedliwość. No chyba. Narzekają rolnicy. Rolnicy to zawsze narzekali i będą narzekać. Mm-hmm. A tak jak teraz mają, to w życiu nie mieli. Pan Kołodziejczak? Nie, daje pan spokój. To się do cyrku nadaje. Tego człowieka wymazać. Pana Kołodziejczaka? Wymazać go. Ale on walczył przecież o interesy tutaj polskiej wsi. Zdradził. Nagrabił sobie. O, to ostro. Pan Kołodziejczak to jest karta niewiadoma, proszę pana. Dajemy mu kredyt zaufania, ale będziemy mu się przyglądać. No żeby normalność wróciła. No. Przecież to, co się dzieje, to jest pomyłka. Przede wszystkim oszukują. Począwszy od tego pana. Pana ministra rolnictwa. Tak, już pomijałem sam głównego dowodzącego. W ostatnich wyborach 50% grubo na PiS głosowało mieszkańców wsi. No niestety. Niestety. Ja to traktuję jako nieszczęście dla kraju. No na pewno nie wybiorę Tuska, no na pewno. No ale tu można na pana Kołodziejczaka na przykład bardziej zagłosować. Zrobił wielki błąd. Poszukał rolników, swoich kolegów poszukał. No to co, no to. Ale jakby został na przykład ministrem rolnictwa i działał na rzecz... To i razem z tym, z Tuskiem, to by sprzedał rolników. Powiedział, że teraz jest stan wyższej konieczności, wie pan, bo trzeba władzę odebrać PiS-owi, no i dlatego z Donaldem Tuskiem. Jak jest niewierny, nie można mu uwierzyć, no to nie wiem, kto mu uwierzy. Ja mu nie uwierzę. Ja będę głosował na PiS, tak jak głosowałem, no i no nie ma przeproszenia, na razie PiS nas nie oszukuje. No. A PiS, no tylko tak mówią, że kradnie, że oszukuje, że kłamie, ale jest tam lepiej. Ale że co, że tylko tak mówią i to nieprawda? Pewnie, że tak. No PiS ludziom pomaga. No. Kto będzie rządzić? Kogo polska wieś wybierze? Tego i tego. Też. A. Ten i ten. No powiem, że nie jest to tutaj częsty wybór. Wiem o tym. Jestem za Unią. Europejską. Tak, a prezes Kaczyński przeciwko. Skłócony ze wszystkimi, kłócić by się chciał. A Unia takich nie potrzebuje do kłócenia, tylko potrzebuje przyjacielskiego życia. Ja wiem, że mam głosować na PiS i to wszystko, a reszta to nie wiem. A skąd pan wie? No skąd wie? Ja wiem, na kogo mam głosować. A dlaczego na PiS? No dlatego. Dlatego, że PiS trochę coś robi, no. Ale taki na przykład pan Kołodziejczak mówi, że właśnie źle PiS robi, że on by lepiej robił. A to może on tak sobie myśli, no. Każdy ma inne myślenie. Głównie teraz PiS przejął rolnictwo na wsi i uważam, że on tu będzie... Ale tam rolnicy narzekają, że tam ta afera zbożowa, bankrutują rolnicy. Pan słyszał, żeby kiedykolwiek ktoś nie narzekał. Zawsze się znajdą osoby postronne, którym wszystkim nie dogodzi. Pytam, na kogo zagłosuje polska wieś teraz? Wybory idą? No, na pewno nie na Tuska. A tu mam do wyboru, zobaczy pan. O. Dobra, nie ma znaczenia. A nie chce pan? Nie chcę patrzeć na niego. Kto tutaj polską wieś najlepiej reprezentować będzie? A kto tu jest? NATO. Emeryci to NATO głosują. A PiS? Tak. A pan co tak się... Nawet mowy nie ma na tych, co pani pokazała to w życiu. No to co, to pan Kołodziejczak tutaj? No, a myśli pan, że oni reprezentują lepiej? Ostatnio polska wieś tam w większości na PiS głosowała i wybrała PiS. Tak naprawdę, no bo to... Jak niektórzy oprzytomnieli, to żałują. Każdy podejmie decyzję, jak pójdzie. Jeżeli to seniorzy z terenów wiejskich mieliby decydować, no to Jarosław Kaczyński mógłby już otwierać szampana, czy co tam Jarosław Kaczyński sobie otwiera
w razie spektakularnych zwycięstw, wiktorii. No ale teraz w końcu rolnicy, czyli ludzie, którzy utrzymują się z ciężkiej pracy, utrzymują się z tych płodów rolnych, oni chyba jednak, jak się wydaje, mogą odebrać PiS-owi władzę, no bo są zdegustowani porządkami, jakie im rząd zafundował. 4 lata temu polska wieś dała zwycięstwo PiS-owi. Ponad 50% grubo rolników głosowało na PiS. A jak będzie teraz? Jak pan myśli? Czas pokaże. Zobaczymy, czy rolnicy ci, która dotknęła różne sytuacje niekorzystne, czy się ocknęli, czy się nie ocknęli. W rolnictwie się dzieje tak źle, że szkoda gadać. Jest drożyzna, drożyzna, drożyzna. Jak my mamy rolnicy funkcjonować na rynku, jak ceny naszych produktów, czy to jest trzoda chlebna, czy to jest mleko, czy to jest drób, czy to jest zboże, ceny drastycznie spadają, no, a koszty nam rosną, koszty prądu, wszystko drożeje, no. Pan, ja, my wszyscy mamy drogo, no. Nawet ci koledzy tutaj, co tutaj stoją, też mają drogo, no. Tu kolega widać. Drożyzna, po prostu drożyzna. Kolega widać, że ma drogo. Po ile u pana te napoje? 10 zł piwa. No to drogo. Ma drogo. Można zagłosować przeciwko komuś po prostu, no. Tak można też zrobić, no. Czyli raczej by pan rekomendował przeciwko... obecnej władzy, tak, absolutnie, bo niestety, ale nas... wprowadziła nas w taką trudną sytuację. Jesteśmy zadłużeni, zadłużamy się coraz bardziej, no. Powiem tak, na wsi jesteśmy tylko potrzebni co 4 lata. No, a nikt się wybory i nikt się nami nie przyjmuje przez 4 lata. Musimy radzić sobie sami. Pszenica była w tamtym roku po 200 zł, 220, w tym roku nie ma komu dać tam 100 zł za metr. No i leży. I leży. I będzie leżała. Będzie leżała. Ale to minister Telus mówił, że to już załatwiony temat, że tam załatwili, ogarnęli. Minister Telus dużo rzeczy obiecał i mówił. Nie ma tego kandydata, którego byśmy chcieli. Pan Kosiniak-Kamysz. Proszę wrócić Andrzeja Leppera. A to wie pan, to ja nie mam takiej mocy sprawczej. Ja też nie mam, ale jednak to by było najlepsze. Ale to tu jest taki nowy Lepper, pan Michał Kołodziejczak. Szybko sobie strzelił w kolano. Nie no, już jego koledzy go nie lubią, więc... No, rzeczywiście widziałem takie filmiki, jak tam palą te kurtki z logiem. Agrounia i tak dalej. Tylko szkoda, że jeszcze jest Polska i polski znaczek, czyli biało-czerwony. A to nie była celowa robota? No, ale on powiedział, wiecie, że to jest wyższa konieczność, żeby odsunąć PiS od władzy, no to trzeba się połączyć z kimś, kto jest w stanie odsunąć PiS od władzy. No, no poczekamy, zobaczymy, ale chyba to tak nie będzie. No bo on sam to by do Sejmu nie wszedł, bo by tam miał ze 2%, może 3%. No tak, ale... A teraz na pewno teraz, już jest. Teraz już będzie miał mniej. Jeśli chodzi o Konfederację, to najmądrzej gadają z nich wszystkich. No bo tam jest taki poseł, taki skręconym wąsem takim, już nie pamiętam, jak on się nazywa. I on coś tam... Ale będziemy te psy jedli, czy nie, jak Konfederacja wejdzie do władzy? Bo ja bym się tak zastanowił, bo hoduje owczarki niemieckie, czy pójdą na rzeź, czy będą do hodowania. No i co pan na to? Tak naprawdę nie wiemy, czy już nie jemy w tym, co kupujemy ze sklepu. A, może niekoniecznie, ale... Ale to co, to zostajecie w domu, czy co, na wybory? Znaczy... Jeszcze się zastanowimy, co? Naszym obowiązkiem jest iść na wybory. No tak. A to zadecydujemy przy samej urnie. Na koniec zostawiłem wam lokalnego śpiewaka, artystę, gawędziarza, człowieka obdarzonego wieloma talentami, który chyba jeszcze trochę się waha, na kogo oddać głos. W każdej wsi znajdzie się przynajmniej jeden taki wesoły, kolorowy ptak, tryskający optymizmem. No to teraz on razem z kolegą. Na wybory do łobory. O! I co tam dalej, jak to dalej szło? Ja nie wiem tam. A pan na kogo, PiS czy PO, czy może... Platforma Obywatelska. Szczerze? Zostawi to bez komentarza. To mnie to koło ch**a lata. Nie mów tak brzydko. A to co, nie pójdzie pan na wybory? Nigdy w życiu nie byłem i nie będę. Dawaj, flówkę. No ale to wybiorą za pana rząd i będzie pan miał taki, co panu inni wybiorą. To ich problem. No tak się zastanawił. Do wyboru, do koloru. Tego to skręcamy, skreślamy, bo sprzedał Polskę. Że pan Donald Tusk. A co będę z tego miał? Jakby wygrał pan Kołodziejczak? Jo. No on mówi, że wie pan, no będzie tu walczyć jak lew o prawa rolników i o interesy wsi. Ale to ja to mam słonina z własnej wędzarki, wędzuno tam w motorze. Aha. No, wędzuno.
chłopie. Sobie pan radzi. Radzę sobie. Trzeba panu pomagać. A tutaj co tu jest? Konfederaci są skreśleni, bo dziadek się w grobie by przewrócił. Kombatant, podporucznik w stanie spoczynku. No. I tylko to po nim mi zostało. Chłopie, raportówka. Pan taki show przed kamerą umie zrobić. A, bo to Spidermana ostatnio udowołem. Gdzie pan? Na rusztowaniu. A, bo pan pracownik budowlany. Murarze murują, murarze murują, czy wapna, czy gliny, czy ładnej dziewczyny, wszystko dostaniecie. I zdrowia, i szczęścia, Bożego błogosławieństwa od serca Maryi. Dziękuję. Dzięki. Showman. Karoliowcy tak się witają. Tak. O, dzięki. No i tak to właśnie wygląda, tak się sprawy mają. A kilka tygodni przed wyborami takie są nastroje na polskiej wsi, a to właśnie polska wieś zadecyduje o tym, czy PiS będzie rządzić trzecią kadencję. Przypominam, że możecie już kupować moją książkę Prezes Polski. Ja polecam, bo to doskonały patokryminał z elementami humoru, a także groteski. Poprawiajcie te marne statystyki czytelnictwa w Polsce. Ja zachęcam, polecam. No i to tyle na dziś. W co ludzie powiedzą? Adam Feder, do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.